Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat: jak naturalnie poprawić pamięć i koncentrację. Nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i fitoterapeutą i w swojej pracy korzystam z wszystkich tych gałęzi medycyny klasycznej i medycyny naturalnej. Jestem też twórcą czegoś, co nazywamy medycyną fundamentalną, która łączy w sobie między innymi właśnie te rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówili, a będziemy też troszeczkę czasu poświęcali na zastosowanie ekstraktów roślin leczniczych, w ogóle roślin w sytuacjach takich właśnie jak zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji. Myśleć, poszukiwać, spotykać się i uczyć. Pytanie jest, czy mózg się rozwija i czy zmienia się liczba komórek mózgowych. Szanowni Państwo, badania na ten temat trwają od bardzo wielu lat. Jest to zagadnienie, które nas bardzo, bardzo ciekawiło, no bo przecież naturalnym jest takie dążenie człowieka do doskonałości, a już na pewno ludzi, którzy mają taką potrzebę bycia mądrymi, zapamiętywania więcej, czy nawet występowania w konkursach telewizyjnych, żeby lepiej zapamiętać. No i oczywiście medycyna szukała odpowiedzi, czy komórki mózgowe się namnażają, czy powstają, kiedy żyjemy, czy tylko umierają. I pierwsze takie ciekawe badanie, zresztą laureat Nagrody Nobla Erik Kandel w 2000 roku otrzymał za badania nad pamięcią, wykorzystał do badań, szanowni Państwo, organizm, który w przeciwieństwie do człowieka, który ma ogromną ilość komórek nerwowych i ciężko to badać, wykorzystał do badań prostszy organizm, który ma zaledwie 20 tysięcy bardzo dużych komórek nerwowych. Wykorzystał ślimaka i wyobraźcie sobie, że okazało się, że jeżeli ślimak aplizji, tak, aplizji, ślimak aplizja, wykonuje jakieś czynności nowe, to ilość synaps, czyli tych połączeń między komórkami nerwowymi rośnie. A gdy ślimak wykonuje czynności, które wykonywał wcześniej, to ilość tych synaps maleje. I to były pierwsze takie obserwacje, te badania potwierdzające, że ilość komórek nerwowych może się zwiększać i ilość połączeń między komórkami nerwowymi może się zwiększać. I pierwsze też badania takie na ludzkim mózgu, to były w 1998 roku, udowodniono, że w dorosłym ludzkim mózgu powstają nowe neurony i przebudowuje się sieć synaptyczna. Szanowni Państwo, to oznacza, że warto wykonywać nowe czynności, różne skomplikowane czynności, które będą pomagały nam w rozwoju mózgu. Nie tylko umiejętności zapamiętywania, ale wyobraźcie sobie również, że udowodniono, że ilość komórek nerwowych w naszym mózgu rośnie, jeżeli mózg ćwiczymy. Czego potrzebuje mózg, żeby dobrze pracować? Bardzo różnych rzeczy. Oczywiście zdrowego odżywiania i tak dalej, ale mózg potrzebuje prostych, czyli nie wielowarstwowych, tylko jednowarstwowych, jak najprostszych w swojej rozpoznawalności informacji. Później do tego dotrzemy, bo jeżeli jest zbyt duża ilość skomplikowanych informacji, to mózg może mieć problemy z zapamiętywaniem i segregowaniem, więc wcale nie jest to idealne rozwiązanie do ćwiczenia umysłu. Do ćwiczenia umysłu lepiej wybrać proste czynności, ale nowe. Tak? I na przykład studenci ciężko pracują, przygotowując się do sesji egzaminacyjnej. To są ich wyzwania intelektualne, ale my w trakcie naszej pracy również możemy mieć różne nowe sytuacje. Z ciekawostek na temat mózgu tylko przypomnę, bo już czasem rozmawialiśmy na ten temat. Mózg zużywa bardzo dużą ilość tlenu, aż 20% naszego całego tlenu mózg zużywa. Zawiera bardzo dużą ilość wody, tak? Zużywa w ogóle bardzo dużą ilość wody, czyli około 30% wody zużywa. Jest zbudowany z 85 miliardów neuronów, no mniej więcej, tak? Zobaczcie, jak były badania na ślimaku, tam było 20 tysięcy neuronów.
Mózg przeciętnego człowieka generuje około 70 tysięcy myśli dziennie. To jest gigantyczna ilość. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę. Tak jak porównujemy do komputera, to ilość informacji docierająca to jest około 100 megabajtów na sekundę. Ciekawostką jest to, że mózg, gdybyśmy go chcieli przekroić, nie czuje bólu. Zobacz, układ nerwowy, a nie ma końcówek, czyli tych receptorów bólowych. I to jest bardzo ważne na końcu, co, szanowni Państwo, co chcemy przypomnieć, że w nocy mózg również pracuje, segreguje informacje, które zbierał przez cały dzień. Nasz mózg to jest rzeczywiście nasze osobiste centrum dowodzenia, a więc warto o niego zadbać. Tak? Czyli mózg steruje nie tylko, że tymi czynnościami, na które my mamy wpływ, ale również steruje działaniem całego naszego organizmu w momencie, kiedy mamy na przykład pracę serca, pracę układu pokarmowego, różnych narządów, które są, działają niezależnie od naszej woli. Jest również, i tu szanowni Państwo wchodzimy trochę już w problemy, mieliśmy coś takiego jak COVID. Zdarzało się, że osoby, które przeszły COVID, wpadały w mgłę covidową, czyli problemy z pamięcią, koncentracją, czyli takim brakiem jasności umysłu. Powiem Wam, że jest to duży problem. Na szczęście z obserwacji widzimy, że jest to problem odwracalny. No ale wyobraźcie sobie człowieka, który świetnie myślał i nagle ma problemy z koncentracją i zapamiętaniem prostych czynności. Jest to gigantyczny stres. Muszę Państwu powiedzieć, że te osoby przeżywały gigantyczny stres. Tam były depresje, tam były różne problemy. Na szczęście jest to proces odwracalny. Co jest też ważne, nasz mózg jak cały czas pracuje, on się cały czas uczy, a więc jeżeli chcemy, żeby ten nasz mózg był sprawny do końca, do ostatnich naszych dni, musimy go ćwiczyć. I ważnym elementem jest również to, że tak jak sportowiec musi mieć czas na relaks i odpoczynek. Bardzo ważną rzeczą w koncentracji, w prawidłowej pracy mózgu jest aktywność fizyczna i prawidłowa dieta. I tu, szanowni Państwo, trzeba podkreślić rolę kwasów wielonienasyconych omega-3, czyli domyślacie się Państwo, że będziemy przypominali również ekstrakty, które takie kwasy omega-3 zawierają. I tutaj jest na przykład omega oleum forte IQ. Co jest bardzo ważne, to nie jest olej roślinny, to jest olej zwierzęcy z rybek, niewielkich rybek sardeli peruwiańskiej. Ja za chwileczkę wrócę do tych ekstraktów. Szanowni Państwo, mózg człowieka to jest no, niesamowita maszyna. Do dzisiaj nadal moim zdaniem nieodgadniona. My jeszcze pomimo tego, że znamy anatomię mózgu, że znamy różne procesy fizjologiczne, potrafimy nazywać bardzo szczegółowo różne miejsca w mózgu. Moim zdaniem, szanowni Państwo, nasza wiedza na temat pracy mózgu jeszcze jest niewielka, jeszcze bardzo wiele do odkrycia. Jeżeli chodzi zatem o sam proces pamięci, to szanowni Państwo, pamięć jest czynnością poznawczą, umożliwiającą chwilowe lub trwałe. I teraz nie tylko zapamiętanie. Tak jak Państwo patrzycie na pamięć, to nie jest tylko zapamiętać. To jest również zmagazynować, a później odtworzyć. Bo cóż nam z tego, że my coś zaobserwujemy, nacieszymy się tym czymś, gdybyśmy następnego dnia tego nie pamiętali. A zatem sama pamięć jest zjawiskiem złożonym, jest zjawiskiem niejednorodnym. Istnieje wiele różnych form pamięci. Na przykład myślę, że Państwo wiecie, że jest pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała. Możemy sobie pamiętać, przypominać sobie, nie wiem, kto żyje troszkę dłużej, to pamięta na przykład, jak kiedyś wyglądały czerwone autobusy, ogórki. Albo nie wiem, przypominamy sobie jakieś pierwsze nasze wakacyjne przygody. Na przykład, nie wiem, ja będę pamiętał cudowne wspomnienie z mojego dzieciństwa, jakichś wyjazdów nad jezioro Rożnowskie, gdzie sobie łowiłem z rodzicami ryby. Wspaniałe wspomnienia. Tak? I teraz mamy również pamięć krótkoterminową, tą taką
codzienną, nazwijmy to, to jest zapamiętanie miejsca pozostawienia samochodu, zapamiętanie numeru telefonu. Czyli mamy różne rodzaje tej pamięci i ją też będziemy diagnozować, jak będzie ktoś, jakiś pacjent przychodzi do neurologa, czy do psychiatry, czy do psychologa, to my też staramy się analizować, jaki rodzaj pamięci jest uszkodzony, jakie są problemy z koncentracją, tak? Czyli możemy w różny sposób podchodzić do tych procesów, ale staramy się zapisywać, który z procesów jest uszkodzony. Bo to może też nam pomóc w leczeniu. Zaburzenia pracy mózgu to mogą być zaburzenia pamięci. Niektóre procesy mogą być nieodwracalne, szanowni państwo. O tym sobie możemy powiedzieć. Na szczęście większość takich codziennych problemów z pamięcią to jest po prostu stres i przemęczenie, ale mogą być również niestety choroby. Ogólny podział zaburzeń pamięci wyróżnia zaburzenia ilościowe, czyli pamiętamy mniej, bądź jakościowe, czyli rodzaj różnych rzeczy jest uszkodzony. Rodzaj pamięci jest uszkodzony. Jeżeli chodzi o najcięższy stopień zaburzeń pamięci, są to demencje, czyli otępienie. Są to zespoły objawów, które się charakteryzują licznymi zaburzeniami wyższych funkcji mózgu. Czyli mówimy tutaj o zaburzeniach pamięci, myślenia, orientacji, czas, przestrzeń, tak, miejsce, rozumienie, problemy z liczeniem. Możemy mieć uszkodzoną zdolność do uczenia się, możemy mieć problemy z mową lub możemy mieć problem z wykonywaniem złożonych czynności ruchowych. Na przykład nie potrafimy prowadzić samochodu. To upośledzenie czynności poznawczych jest tak znaczne, że powoduje zaburzenia w wykonywaniu na przykład pracy zawodowej. I teraz 1%, szacuje się, że 1% populacji ogólnej, w większości osoby po 60 roku życia są dotknięte demencją. A więc dość znaczna liczba osób. Jeżeli chodzi o choroby zwyrodnieniowe typu choroba Alzheimera, tak? To są takie choroby, w których dochodzi do gromadzenia nieprawidłowych białek w wyniku zaburzeń metabolizmu, ale też są choroby naczyniowe, gdzie mamy niedokrwienie i niedotlenienie komórki nerwowej, czyli neuronu. Choroba Alzheimera, czyli choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego, nadal nie jest do końca poznana, szanowni państwo. My wiemy, jak to wygląda, jak diagnozujemy, rozpoznajemy, ale do końca nie znamy przyczyny. Przebieg choroby jest taki, że dochodzi do odkładania się w mózgu białek o patologicznej strukturze beta-amyloid i białka tau. No i pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych, do niszczenia pełnowartościowych komórek nerwowych i do zastępowania tej zdrowej tkanki nerwowej uszkodzonym białkiem. Jeżeli chodzi o sam negatywny wpływ różnych rzeczy na naszą pamięć i koncentrację, to uważam, że warto też zwracać na to uwagę, szanowni państwo, bo to jest taka inwestycja w nasze zdrowie. I teraz zwróćcie uwagę, że z analiz takich neurologicznych wynika, że nadmiar ważnych i nieważnych informacji oraz obowiązków, czyli łącznie występowanie różnych tych rzeczy, negatywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Czyli jeżeli my sobie zaśmiecamy ten nasz mózg, tą informację, będziemy mieli problemy z pamięcią i koncentracją. Robienie kilku rzeczy naraz utrudnia segregowanie i zapamiętywanie. Proszę o tym pamiętać. Czyli jeżeli patrzymy z perspektywy takiej purystycznej, perspektywy trening mózgu i pamięci i koncentracji, to robienie nowych, ale prostych rzeczy, nie kilku rzeczy naraz, paradoksalnie, słuchajcie, jest lepszym sposobem poprawy pamięci i koncentracji. Oczywiście koncentracja, pamięć słabną z wiekiem, u osób w stresie, u osób, które palą tytoń, bądź nadmiernie używają alkoholu.
Jeżeli chodzi o coś, co pozytywnie wpływa, no to zobaczcie. Ćwiczenia umysłowe, powiedzieliśmy sobie, relaks, różne substancje pobudzające, odżywcze, regenerujące komórki mózgowe, przecież mózg cały czas się regeneruje, cały czas chce dążyć do zdrowia, nie tylko wydaje nam się, że komórki obumierają. Dotlenienie, dobra ilość tlenu, nie nadmiar, dobra ilość tlenu, nawodnienie, fajny sen, zbilansowana dieta, ćwiczenia fizyczne. Słuchajcie, tak jakbym definicję medycyny fundamentalnej wyciągnął. Jeżeli chodzi o ćwiczenia umysłowe, to kilka przykładów. Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek logicznych, uczenie się na pamięć wierszy albo numery telefonów, uczenie się języków obcych, gra na instrumentach. Zobaczcie, jakie to są fajne rzeczy i one pomagają w tym, żeby nasz mózg rozwijał się. Jeżeli chodzi o intensywny trening mózgu, jeżeli ktoś z Państwa chciałby taki trening przejść, to proszę pamiętać, że po intensywnym treningu zawsze należy zrobić przerwę. Dokładnie to samo robią sportowcy wyczynowi. Wszystko jest w porządku, jest ćwiczenie, ale musi być później przerwa, musi być dotlenienie, nawodnienie, odpoczynek, odwrócenie uwagi od tego intensywnego treningu. Pogłębiamy nasz oddech, jest kapitalne ćwiczenie, w którym należy skoncentrować się w okresie relaksu na wdechu i wydechu. Czyli tak jakbyśmy teraz mieli się wyłączyć, tak jakbyście Państwo mieli przestać mnie słuchać i oglądać i mieli sobie obserwować wyłącznie jedną rzecz, jak powietrze wlatuje do Waszych płuc i jak wylatuje. I tak sobie spróbujecie przez dwie minuty zrobić i zobaczycie, że jest to kapitalny sposób relaksu. I oczywiście przełączenie mózgu z pamięci krótkotrwałej, czyli intensywnego treningu, na pamięć sensoryczną. Czyli na przykład zamykacie oczy i dotykacie, nie wiem, gładkiej jakiejś włóczki, tak, albo zimnej łyżeczki, albo różnych, czy odczucia. Tak? Przełączacie pamięć krótkoterminową na pamięć sensoryczną. To też jest fajne ćwiczenie. A teraz troszkę nakarmimy ten nasz mózg, czyli przypomnimy sobie, czym karmimy nasz mózg. Po pierwsze omega oleum forte IQ to są kwasy omega-3 wielonienasycone. Mówiłem Państwu, że tutaj jest jedna bardzo cenna rzecz. Kwasy wielonienasycone, które są omega-3, to są kwasy pochodzące z ryb, z sardeli peruwiańskiej, a więc takiej maleńkiej rybki, która pływa sobie w Oceanie Atlantyckim, Oceanie Spokojnym wokół Ameryki Południowej. Ważne, nie jest to rybka hodowana, a więc nie jest naszpikowana różnymi świństwami. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że kwasy omega-6, które mogą być w różnych olejach roślinnych, mają działanie przeciwstawne do omega-3, czyli kwasy omega-6 mogą zwiększać ryzyko zakrzepów i mają niestety negatywny wpływ, bo mogą mieć działanie prozapalne. Dlatego, szanowni Państwo, rekomendujemy olej rybi z sardeli peruwiańskiej, a nie oleje roślinne. Po prostu to jest dużo zdrowsze. Jeszcze jest kilka takich ważnych uwag. Szanowni Państwo, smażona ryba, jeżeli chcecie Państwo zjeść większą ilość zdrowej omega-3, zawiera tak naprawdę znikomą ilość kwasów omega-3. Dlatego, że omega-3 jest bardzo aktywne, zawiera wielonienasycone wiązania. No i niestety, jeżeli chcecie sobie tylko i wyłącznie z takiej diety skorzystać smażonych ryb, to nawet w takiej diecie warto suplementować tran, czyli na przykład omega oleum forte IQ. Teraz jeżeli chodzi o sam wpływ omega-3, były bardzo ciekawe badania. Na przykład łagodne urazy mózgu w sportach kontaktowych. Wyobraźcie sobie, że udowodniono, że omega-3 odgrywa, jak wiemy, rolę w regeneracji mózgu. No ale co jest ważne, jeżeli takie uszkodzenia powstają na przykład u osób uprawiających sporty kontaktowe, to wyobraźcie sobie, że stosowanie dużych dawek omega-3 nie tylko, że zmniejsza te uszkodzenia mózgu w sportach kontaktowych, na przykład bokserzy, ale może nawet całkowicie zapobiegać tym uszkodzeniom. Omega-3
stosujemy również w depresji, w schizofrenii. No jest to naturalne, dlatego że ten omega-3 to jest nie tylko odżywianie tego mózgu, ale również ten wpływ przeciwzapalny. Więc lepsze funkcjonowanie mózgu. No i coś, co musicie Państwo zapamiętać, omega-3 chroni nasz mózg przed starzeniem. Oczywiście proces starzenia jest nieuchronny, ale możemy go odwlec, zmniejszyć jego negatywny wpływ na nasz organizm. Kolejna rzecz to jest mieszanka ekstraktów roślinnych. Jedna z moich ulubionych. Muszę Państwu powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu bardzo niewiele osób OptiMind spirulinowych stosuje, a to jest kapitalna rzecz, szczególnie na początek, żeby nasz mózg lepiej pracował. I to jest mieszanka roślin, które i substancji odżywczych, które mają cel taki, żeby zwiększyć wydolność mózgu w zakresie pracy umysłowej i poznawczej. A więc będzie łatwiej, jeżeli będziecie uczyli mózg, jeżeli będziecie ćwiczyli, rozwiązywali krzyżówki, nie wiem, grali na instrumenta i tak dalej, jeżeli połączycie omega-3 z tranu z roślinami, które tutaj są, czyli na przykład bazylia uświęcona, bakopa drobnolistna. Słuchajcie, właściwie w fitoterapii jest to jedna z roślin, którą oprócz miłożębu wymienia się jako jedną z pierwszych w poprawie zdolności koncentracji i wydolności pamięci. Pomaga utrzymać zdolności poznawcze i pamięć, czyli proszę zobaczyć, łatwiej orientujemy się w terenie i łatwiej zapamiętujemy i łatwiej odtwarzamy. Bo wiecie Państwo, że pamięć to nie tylko zapamiętywanie, ale umiejętność odtwarzania tego, co się zapamiętało. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Bakopa bardzo fajnie wpływa, korzystnie wpływa na ukrwienie, poprawę ukrwienia mózgu i wykorzystanie tlenu przez mózg. Mamy również różeniec górski i tu jest też ciekawostka taka, on działa bardzo szeroko. Szczególnie mówimy tutaj, bo różeniec jest takim adaptogenem, czyli jeżeli mamy kogoś w stresie, w wysiłku, musimy poprawić jego zdolności wytrzymania w różnych trudnych sytuacjach, to różeniec jest absolutnym hitem. On powinien być zawsze stosowany i też pomaga w optymalnej aktywności poznawczej, tak? Czyli pomaga podobnie jak na przykład bakopa monier czy miłożąb. Myślę, że większość z Państwa będzie pamiętała. Możliwe, że część z Państwa ma miłożąb u siebie w ogródku. Jest to piękna roślina. Miłożąb w liście, miłożębu, ekstrakty z miłożębu pomagają utrzymać właściwą wydolność mózgu, bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. I szczególnie poleca się miłożąb u osób starszych. Kłącze krzyżownicy to jest słynne chińskie zioło, od wieków wieków stosowane w ziołolecznictwie właśnie z pozytywnym wpływem na układ nerwowy i ma bardzo fajne, pozytywne badania potwierdzające, że suplementacja ekstraktów ma działanie neuroprotekcyjne, a więc ochronne na komórki nerwowe i jednocześnie poprawia wydajność mózgu w różnych miejscach, czyli ma działanie przeciwzapalne, tak? I przeciwutleniające, czyli jest mniejsza ilość szkodliwych rodników, wolnych rodników tlenowych, które mogłyby uszkodzić komórki mózgowe. Fosfatydylocholina z żółtka jaja kurzego, lecytyna, czyli substancja budulcowa dla mózgu. No dobrze, jak już mamy omega-3, już dostaliśmy ekstrakty roślinne i lecytynę, żeby odbudować ten nasz mózg i pobudzić, to jeszcze dobrze by było, a szczególnie dla osób takich, którzy teraz potrzebują takiego, wybaczcie kolokwializm, takiego kopa energetycznego dla mózgu, żeby zamiast wypijać ileś tych filiżanek kawy, oczywiście kawę dla przyjemności zawsze można sobie wypić, użyć czegoś naprawdę silnego. Jest taka mieszanka OptiVital, która to mieszanka guarany, kawy, noni, mangostanu, granatowca, tak, goji czy eleuterokoka. Jest termogenikiem. Co to znaczy? To znaczy, że podnosi nasz metabolizm. Można OptiVital używać we wspomaganiu odchudzania, ale uwaga, szanowni Państwo,
tak jak jego nazwa, energia i witalność, można używać składników OptiVital w połączeniu z mieszanką OptiMind i omega-3 również do pobudzenia mózgu. Zobaczcie, jaki tu jest niesamowity skład. Czyli mamy oczywiście guaranę i kawę, ale mamy też morwę indyjską, czyli noni, mamy graviole, eleuterokok, mangostan, tak? Opuncję, goji, granatowiec i pomarańczę gorzką. Czyli macie bardzo silny termogenik, który będzie pobudzał cały organizm. Jedyna uwaga, jeżeli chodzi o OptiVital, proszę ostrożnie u osób, które mają skoki jakieś ciśnienia tętniczego, żeby sobie zaczynały od mniejszych dawek, żeby nie przesadzać, nie połączyć tego jeszcze z nie wiadomo jaką dawką kawy, bo mogą pojawić się kołatania serca, problemy tego typu czy skoki ciśnienia. Więc u osób, które mają wrażliwe ten układ naczyniowy, gdzie mamy nadciśnienie tętnicze, proszę ostrożnie, zaczynamy od mniejszych dawek, nie przesadzamy. Lepsza jest cierpliwość w dążeniu do celu, niż żeby ktoś przesadził i zrobił sobie krzywdę. To jest silny termogenik. Jak ktoś nie może, to sobie OptiVital zostawia w spokoju, tylko stosuje omega-3 OptiMind i ProBio. Szanowni Państwo, dlaczego OptiProBio w webinarze o koncentracji i pamięci? Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że jest coś takiego, że bakterie probiotyczne produkują, czyli tak jak tu mamy probiotyk, bakterie probiotyczne potrafią produkować neuroprzekaźniki. Bakterie, które są w OptiProBio. To są takie szczepy bakterii, które również mogą wspomagać produkcję, a no właśnie neuroprzekaźników. I na to proszę zwrócić uwagę, bo jeżeli Państwo weźmiecie również to, że nasz mózg potrzebuje witaminy z grupy B, myślę, że część z Państwa spotkała się z tym, że neurolog zapisał Państwu przy problemach z koncentracją witaminy z grupy B. Ale oprócz tego, i zobaczcie, że one tutaj są, i to naturalne, bardzo aktywne, to jeszcze musicie Państwo wiedzieć, że szczepy probiotyczne, które są tutaj, to są tak zwane psychobiotyki. To znaczy, że bakterie, które Państwo stosujecie w tej mieszance probiotycznej, będą w momencie, kiedy będziecie je dłużej stosować i one się tam w tym waszym przewodzie pokarmowym będą dobrze czuć, tak, i będą sobie tam mieszkać, będą produkowały różne substancje, czyli będą produkowały witaminy, tak, będą produkowały maślan, które jest taką substancją, która goi jelita, i będą niektóre z tych szczepów produkowały również neuroprzekaźniki. Jest to o tyle ważne, że mamy udowodnione, szanowni Państwo, że pomiędzy naszym mózgiem a jelitami istnieje nić porozumienia, na przykład nerw błędny. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko, że nasz mózg steruje naszymi jelitami, ale również nasze jelita przekazują do mózgu informację zwrotną. Jeżeli bakterie probiotyczne będą produkowały neuroprzekaźniki, to też będą pomagały w poprawie nastroju, a zmniejszenie stresu będzie poprawiało pamięć i koncentrację. Stąd nie wyobrażałem sobie, żeby tej mieszanki nie umieścić tu. Moim zdaniem ona jest niezbędna, czyli prawidłowa mikrobiota jest jednym z najważniejszych elementów, poza odpowiednim odżywianiem, snem, relaksem, tak? Te wszystkie elementy, plus mamy OptiMind, czyli mamy w kapsułkach mieszankę, o której wspominałem, gdzie mamy poprawę wydolności mózgu, pamięci i koncentracji. I szanowni Państwo, to co było na początku, jako pierwsze wymienione omega-3 oleum forte IQ. Jeżeli Państwo połączycie te wszystkie elementy, to będziecie mieli fajną mieszankę suplementacyjną, która, tak jak Państwo wiecie, ja jestem takiego wyznania hyperalimentacji. To trochę z łaciny oznacza, czy starej łaciny,
odżywianie silniejsze niż jest nam potrzebne. Hiperalimentacja. Hipersuplementacja zatem to będzie to, co Państwu będę rekomendował, czyli nie tylko fajne odżywianie, ale również podawanie dużej ilości stężonych ekstraktów roślinnych, które poprawią koncentrację. Tyle na dzisiaj, Szanowni Państwo. Tyle na dzisiaj nasz temat, czyli jak naturalnie poprawić pamięć i koncentrację. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętacie po pierwsze to, że nasz mózg warto uczyć przez całe życie. Jest udowodnione, że neurony potrafią się dzielić, że może ich być więcej i możemy mieć lepsze połączenia neuronalne, jeżeli ćwiczymy nasz mózg. Dwa, relaks, odpowiednia dieta, wszystkie te elementy, które przypominamy, też aktywność fizyczna umiarkowana, odpowiednie ekstrakty roślinne, tran, omega-3 czy probiotyki. Jak to Państwo wszystko połączycie, jest ogromna szansa, że poprawicie wydolność Waszego organizmu, poprawicie pamięć i koncentrację. Pięknie dziękuję za uwagę, Szanowni Państwo. Zachęcam wszystkich i zapraszam na nasz kolejny webinar, który jest w poniedziałek, kolejny o 19:00. I jeżeli Państwu się ten nasz wykład podobał, zachęcam do tego, żebyście Państwo ten wykład również polecili swoim znajomym. Pięknie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim Państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.